Witam wszystkich, kończymy na moim kanale. Dzisiaj zrobimy sobie taki nietypowy odcinek, bo będzie to oczywiście patrol, ale z perspektywy policjanta, czy przejazd z perspektywy policjanta, taki dzień według policjanta. O, jedzie jakaś tam policja. No tak, bo włączyłem, żeby było więcej policjantów, odpalimy światła, szybką furę. Dobra, wymieniamy do naszego kolegę. Malka. No dobrze, my mamy określone... To kolega był Malek. Dobrze, mamy tutaj określone miejsce, do którego będziemy musieli pojechać, dobrze? Mamy pierwszeństwo. No i musimy się tam udać i patrzeć, czy kontrolować prędkość, żeby nikt nie jechał zbyt szybko. Żeby po prostu nie jechał zbyt szybko, a poza tym, coś ci... Jak to znaczy to samo? No widzisz, to znaczy to samo. Dobra, nie tłumacz. Nie tłumacz tego. O, ale zmienienie pasa. Dobra. Się nie spodziewałem tego, nawet kierunkowskazu gościu nie zobaczył. A, to było wyprzedzenie. Ale baba, to nie, no bo wyprzedza, dlatego. A poza tym to jest jedno... No, tu jest w jedną stronę, tam się jedzie w drugą. To jest autostrada. Nie, mówisz zupełnie co innego. Nie znasz się na drogach. Ale nieważne. Nie znasz ani trochę. Ale ty... Wymijamy naszego kolegę. Kurczę, nawet nie wiem jak tu można szybko jechać tak do końca na tej autostradzie, więc nie będę nikogo łapał. Tu jest gdzieś... 50. Tu można jechać 50. No dobrze. Jakieś lagi mam dziwne, no dobra, trudno. No każdy go zna. Chyba. No dobra. Poczekaj, bo jestem bardzo ciekawy, jedzie ten gościu przed nami. Panie, jak ty szybko jedziesz? Jak ten dzień się jedzie strasznie szybko? Dobra, gonimy typa. Gościu, nie! Nie zjeżdżaj, nie! Błagam! Nie! Oż ty, dziadzie! I tak będziemy go opali. Mam nadzieję, że inni też go gonią już. Jedzie zbyt szybko ten dziadzie. Nieprawda. Pewnie, że nie jestem policjantem. Właśnie, ale no... Dobra, też nie ma dalej szans, dobra. Boba, jedziemy w ślad. Będziemy w ślad gdzieś indziej, czy nie? Nie, w to samo miejsce. Nie. Ja, ale to był pościg. No ale się nie udał. Tam się jedzie? Tak, wiem. Niestety się nie udał. Najbardziej lubię, jak Dinoza się tutaj gada tyle, ile. Ojej! Typie, co ty robisz? Co ty robisz? Na dwóch pas... Co to było? Co to było, typie? Tutaj do... Ja tutaj do centrali, jednostka z numerem, nie widzę teraz w tym momencie, nie będę się tym skupiał, przyjmuję pościg. Masz zezwolenie. Dziękuję. Czy co? Nieważne. Stoj typie, zaraz gdzieś tu rozbijemy. Czy mam zezwolenie na wykonanie manewru PID? Masz. Dziękuję. No dobrze, to skoro mam zezwolenie na wykonanie manewru PID, no to właśnie go wykonujemy. O jest, gdzie on tam? Proszę pana? Pana? O, ale mi chyba sygnał z góry w ogóle. Proszę pana, nie chcieliśmy cię. Dobra. Pan ma... nie będziemy spadać. No cóż. Pan chyba mu się... Chyba mu się spadło. Gdzieś. No, dobra. Ja cię powiem. Zdarza się... Padnąć. Pie, spaść. Dobra. Ach, nie ma to jak pościgi. No, fajne to jest. Jak mnie wkurzają te lagi, będę musiał parę rzeczy pousuwać, widać. Bo mi...
wiem, już coś posłuchałem. Nie wiem, kogo oni gonią, mam nadzieję, że nie mnie. Ale raczej nie, jest to też policja, no, to było służbowe. Gościu jechał na dwóch pasach, przekroczył prędkość i jeszcze jakoś dziwnie jeździł. Czeka tam było, ile można maksymalnie na tych drogach jeździć i zaraz sobie sprawdzimy, ile tamtym jedziemy, dobra. Ile? 80, dobra. Koleżka. Gonimy ziomka. Co wy tu robicie? Jak wiecie, że tutaj na sygnałach jadę? Super. Gość! No co? Co? Ja wiem. Po pierwsze tamten gościu, nie wiem co on robił, czemu wyprzedzał w tym momencie, a potem... Gościu! Kto ci dał prawo jazdy? Jesteś po... Gościu, po której stronie ty jesteś? No jeszcze raz, Bawtych, nie teraz, Bawtych. Po czyjej stronie ten ciął stał? Wylecimy sobie po prostu. Dzięki Bogu, że w realu się takich kołków nie spotyka. Ale ja nie wiem. Dobra. Suj się. Dobrze, że w prawdziwym życiu tak nie jeżdżą. No, ale ja... W jakich filmach? Naszych. Ale co? Ale no i co to ma do rzeczy? Dobra, nieważne. No dobra, tam jest realistyczna jazda. Tutaj jakieś kołki dostają jakiegoś kuku na muniu. Trzeba nie jeździć policyjnym samochodem, bo widzę, że to ma na nich bardzo zły wpływ. No, co to by... No co to było? Dobra, to może trochę moja wina, ale... Gościu kierunkowskaz nawet nie włączył. Co za dziad. No bo widać przecież cię spiegł. Dziwne, że mi tak auto tak dziwnie zjeżdża na ten bok. Ci wszyscy na sygnałach jeżdżą, jak ja szybko jadę tutaj w ogóle. Ja też ci zjeżdża na pewno. No dobra, tutaj może nie będę tak szarżował, to jest ograniczenie prędkości jednak. No takie właśnie tyle, ile jadę mniej więcej. Jej! Się zagapiło mnie. Dobra. Dobra. Będziemy sobie tutaj sobie sygnały migowe włączymy. Nie słuchajcie dinozaura na jakiejś pewnie. Zresztą nie tylko dzisiaj, on zawsze gada głupoty. Jej. Co? Co? No to zawsze gadasz głupoty jakieś dziwne, niestworzone. Dlaczego pytacie się puknąłem tamtego gościa? On po prostu przewoził nielegalnie kwiaty. Przewoził, ojej, nielegalne kwiaty. A ja przewożę nielegalne... Nie przewoził te bomby. Nie przewoził żadnych bomb. Nie ma czegoś jakiego bomby, dobra. A ja przewożę nielegalnie bagażnik. Dobra, może teraz z tej kamery postaramy się dorwać jakiegoś bandziora. Oho, kolego, czyżbyś podskoczył tutaj? Pewnie, że podskoczył. Na którym pasie ty jedziesz? No kolejny. Gościu! Proszę pana! O jest! Jest! Matko! Dobra, to już nie komentuj. Bez komentarzy, naprawdę. Ja się zastanawiam, czy ci coś piją przed pracą? I... Ale błagam, no jak on mógł we mnie tak po prostu wjechać? No przecież to jest niemożliwe, że on tak po prostu... Akurat autentycznie jechał we mnie. To jakaś zmowa była. Nie od... Nie ważne. Nie komentuj, bo nie umiesz. Nie znasz się. No i o to właśnie... No nie o to chodzi, bo się nie znasz i gadasz głupoty. Może ja też gadam głupoty. Nieprawda. Chodzi o to, że gościu jechał zbyt szybko, jeszcze policja mnie stanowała. Chodzi o to, nie widzisz, że ten tutaj przewoził nielegalnie tą trawę? Ukradł swojej babci i przewozi trawę.
A u nas nie ma być trawy, widzisz? Widzicie tę trawę? Poza tam na dole? Pewnie nielegalnie posadzona. No. Żeby mi to było ostatni raz, może teraz pojedziemy... Nie no! Mamy szybkie auto, a najwięcej takich rzeczy zdarza się właśnie na autostradzie. No to na autostradę nie będziemy jechali gdzieś indziej. Sońsie! Nie. Ładnie. No gościu, co ty robisz? Czemu on zmienił pas? Nie wiem. Przecież widział, że ja wyprzedzam chyba. Co on? Co? Do tatu policjant to był. Kolejny kurczę zdrajca, już nie jesteś w policji. Ja cię, no to cioły po drogach jeżdżą. Wszyscy, no. Ja nie wiem... Nie, no też będzie dobra. Ja nie wiem, czy oni w jakimś spisku są, że oni specjalnie we mnie wjeżdżają, czy... Dzisiaj ja jestem policja. Co im strzeliło do głowy? Rąbnąć, ale bez przesady. No, ale policja... Policjanta... Kościo, nie wiesz, ja tu rozwijam... Bo jest pani, taki ktoś, co wybrał będą na zmienienie pasa, bo może jakieś sygnały odpalę. Trochę ściszymy. Super, nic nie słychać, w końcu nas będzie słychać, dobra. Zaraz będzie tunel i się rozwalimy na maksa, bo na 100%, bo jedziemy 160 mil na godzinę, o matku. A, tak, właśnie, jest ograniczenie prędkości. No to o 100 mil jechają za szybko. O. Policja jedzie tak nie do końca. No cóż, jak widać, policja jest tutaj rąbnięta zdrowo. Mm, ale nie tylko ona. Cały świat pytydrze. Dobra, nieważne. No, nieważne. Nie świat, a kierowcy. Ja nie wiem, no dinozaur to by się chyba wyspać dzisiaj. Się wyspałem, nie, nieprawda. Prawda. Gadasz głupoty. Wiem, że chyba... Dobra, nieważne. W każdym bądź razie ja dzisiaj zamierzam... Dobra. Nie. Jedziemy w drugą stronę, bo mam dosyć autostrady. Tam się jakieś dziwne rzeczy dzieją, naprawdę. Popilnujemy tutaj. Mamy takie szybkie auto, że... Kolejny ma tu. No tu nie ma, bo jadę w drugą stronę. Gościu, dwa pasy! Dobra, ja rzucam tą policję. To się tak nie da pracować chyba. No nie wierzę, no. Na jakiś typek jechał. Super. Dobra, tam też się można zepsuć. Ej, ja mam lepszy pomysł. Ja mam 100 razy lepszy pomysł. Tylko zatrzymałem sobie czas, bo... Dobra, nieważne. Teraz. Klikamy Teraz będziemy karetku. Mówiłem, że dinozaur ma jakieś dzisiaj porąbanie. Drogie śledzie, tu karetka jedzie. Nie, ktoś... Jakiś wypadek. Dokładnie, jakiś wypadek był, nic dziwnego. Nic dziwnego, ktoś miał wypadek. No. Wszyscy są nierozgarnięci. Dobra, z drogi! Z drogi, śledzie, karetka jedzie. Nie wiem, którą stronę to za różnica. Sio! Nie widzisz? Dobra, karetka zawsze dojeżdża na miejsce. Wypadek jest nad rzeką. Ktoś łowił ryby i zjadł przynętę. Dobry, pan wzywał? Jak ja wiem, że na nas zawsze można liczyć. Ja nie no. Do usług. No, super. Jak ty... To fajna mechanika w tej grze. Uhu. No dobra, dziękuję za obejrzenie się tego filmu. Mam nadzieję, że się podobał wam kolejny odcinek z gry Beam Engine Drive. Ale ja właśnie zostaję... No żeby policja goniła karetkę, no tego jeszcze nie było.
No dobra, trochę przeskrobałem tą karetką, ale chyba bez przesady. Nic komu się krzywda nie stała. Chyba. Chyba.